pewnością pamiętasz z poprzednich filmików, że gdy substancja znajduje się w stanie ciekłym, to cząsteczki, narysujmy je sobie, to cząsteczki mają dość energii kinetycznej, by poruszać się względem siebie, prześlizgiwać się tak jedna obok drugiej, ale nie mają dość energii kinetycznej, żeby się całkowicie rozlecieć. O, w taki sposób. Tak jak w stanie gazowym, tak? Tutaj tak wygląda ciecz, a tak wygląda gaz. Czyli tutaj w miarę jak podwyższamy temperaturę naszej substancji, czyli średnią energię kinetyczną cząsteczek, to wiązania międzycząsteczkowe są zrywane i ciecz zaczyna parować. Ale ponieważ temperatura to jest wielkość proporcjonalna do średniej energii kinetycznej, tak, to wiemy, że w danej temperaturze niektóre cząsteczki mają wyższą energię kinetyczną, inne niższą. A mówiąc dokładniej, wygląda to tak, że mamy pewien rozkład. Tutaj mamy energie kinetyczne różne od zera do coraz wyższych, a tutaj mamy ilość cząsteczek naszej substancji, które mają różne energie kinetyczne i mamy z grubsza jakiś taki rozkład. Tak, no gdzieś jest ta średnia energia kinetyczna odpowiadająca temperaturze substancji, natomiast cząsteczki mają energię bardzo różne, od bardzo niskich do bardzo wysokich i w szczególności pewien ułamek, jakaś część cząstek ma energię dostatecznie wysoką, żeby zerwać te wiązania międzycząsteczkowe, które występują w cieczy, oderwać się i ulecieć w stan gazowy. I teraz co się dzieje z tymi cząsteczkami? No to zależy od tego, gdzie w cieczy się one znajdują. Zaraz zobaczymy. Narysujmy sobie jeszcze raz naszą ciecz. Trochę tak bardziej z bliska. Popatrzmy na nią. I tutaj, tak jak mówiłam, jest pewien rozkład. Niektóre mają bardzo małe energie kinetyczne, a więc bardzo małe prędkości. Inne mają bardzo duże. No nie będę rysować dla wszystkich, żeby nie zaciemniać rysunku. I teraz co się dzieje, jeśli dana cząsteczka ma na tyle dużą energię kinetyczną, że może zerwać wiązanie międzycząsteczkowe. Energię kinetyczną odpowiadającą, powiedzmy, że ten próg, który zaznaczyłam tutaj, to jest energia kinetyczna odpowiadająca temperaturze wrzenia. I co się dzieje z cząsteczkami, które mają taką lub wyższą energię? Otóż, no jeśli taka cząsteczka znajduje się gdzieś tutaj pod powierzchnią cieczy, no to uderzy w inną cząsteczkę i jakoś no, swoją energię w tych zderzeniach wytraci. Natomiast jeśli znajduje się tutaj na powierzchni, tak jak ta na przykład, może ulecieć w stan gazowy. No i wniosek z tego jest taki, że nie tylko w temperaturze wrzenia, ale również w niższych temperaturach ciecz paruje cały czas, ale jedynie swoją powierzchnią. Jeśli tu na powierzchni znajduje się cząsteczka o dostatecznie wysokiej energii kinetycznej, to ona po prostu oderwie się tu od powierzchni i wyparuje. No oczywiście, jeśli jeszcze jej prędkość ma odpowiedni kierunek i zwrot, prawda? Jeśli jest prędkość skierowana gdzieś tutaj w głąb, no to nastąpią zderzenia z innymi cząsteczkami i również ta energia się wytraci, dokładnie tak jak w przypadku cząsteczki, która jest gdzieś pod powierzchnią. Ale jeśli jest to kierunek gdzieś tu na zewnątrz, no to cząsteczka się oderwie od powierzchni i uleci. I teraz nawet jeśli temperatura cieczy jest niska, to powiedzmy ta średnia energia kinetyczna jest gdzieś tutaj bliżej i tych cząsteczek, które są w stanie się oderwać, jest oczywiście znacznie mniej. No a jeśli temperatura jest wyższa, powiedzmy jakoś dostatecznie blisko już tej temperatury wrzenia, to cząsteczek, które mogą się oderwać, będzie więcej. Więc jeśli temperatura jest bardzo niska, znacznie niższa od temperatury wrzenia, to taka ciecz paruje, ale bardzo powoli, bo jest bardzo mało takich cząstek, które są dostatecznie szybkie, które mają dostatecznie dużą energię kinetyczną. Natomiast jeśli ciecz jest gorąca, blisko temperatury wrzenia, no to już dużo jest cząsteczek, które są w stanie wyparować. No i pewnie nieraz w życiu codziennym udało Ci się zaobserwować właśnie takie parowanie, że pozostawiona gdzieś na stole w kuchni szklanka z wodą po pewnym czasie pozostaje pusta, czy prawie pusta. I to nie dlatego, że ktoś nam naszą wodę wypił, ale dlatego, że woda wyparowała. Właśnie w ten sposób ciecz paruje z takiego otwartego pojemnika. Właśnie taka jedna cząstka się oderwie tutaj i powiedzmy zwieje ją wiatr. Potem następna się oderwie i znowu gdzieś zostanie zwiana tutaj znad powierzchni. I tak z czasem wszystkie cząsteczki wyparują. Ale tak będzie, jeśli mamy do czynienia z układem otwartym. To znaczy, że jak cząsteczka wyleci, to już jest bardzo mała szansa, czy właściwie zerowa szansa na to, że kiedykolwiek tutaj wróci. Natomiast gdy mamy układ zamknięty, to takie rzeczy mogą się dziać. Mianowicie zobaczmy dokładniej, o co chodzi. Mamy zamknięte jakieś pudełko. Tutaj na dnie mamy naszą ciecz. Mamy tu również, to zaznaczymy sobie tak, cząsteczki powietrza.
jakieś tam różne cząsteczki, które się składają na naszą atmosferę ziemską, oraz mamy również nasze wyparowane cząsteczki cieczy. Oj, to powietrze trochę mało się różni. Zróbmy jakiś inny kolor. O, i teraz jak już powiedziałam, cząsteczki cieczy mają pewien rozkład energii kinetycznych. Tak, niektóre mają dostatecznie dużą energię kinetyczną, żeby właśnie się oderwać, żeby wyparować. Ale podobna rzecz jest prawdą dla cząstek, które pozostają w stanie gazowym. One również mają jakiś rozkład energii kinetycznych i część z nich ma energię na tyle małą, że jeśli znajdą się tu w pobliżu powierzchni cieczy, to wskutek oddziaływań międzycząsteczkowych zostaną złapane i nie odbiją się, nie wiem, nie ulecą z powrotem w stan gazowy, tylko już pozostaną tutaj w cieczy. Tak, dlaczego tak jest? Skoro one początkowo wyleciały stąd z cieczy i miały dużą energię kinetyczną, no mogły się pozderzać tutaj z innymi cząsteczkami albo powietrza, albo innymi cząsteczkami, które wyparowały. I wówczas mają właśnie taką niską energię kinetyczną. No bo można by pomyśleć, że wyleciały tylko cząsteczki o takich energiach kinetycznych, więc powinny być również tutaj tylko cząstki o tych energiach kinetycznych, no ale tutaj one zderzają się z innymi cząsteczkami, wytracają swoją energię i w efekcie energie kinetyczne cząsteczek, które wyparowały, też mają pewien rozkład, w tym są również cząsteczki o bardzo niskich energiach kinetycznych. W związku z tym mamy dwa konkurencyjne procesy. Z jednej strony wyparowywanie cząsteczek cieczy, ich ulatywanie, a z drugiej strony ich skraplanie. Jeśli cząsteczka znajdzie się tutaj w pobliżu powierzchni cieczy, to jeśli ma dostatecznie niską energię kinetyczną, to zostanie złapana, już pozostanie w cieczy. I teraz im więcej cząsteczek już wyparowało do tej pory, tym więcej taka cząsteczka, która tutaj wyleciała właśnie teraz przed chwilą, z dużą energią kinetyczną, tym więcej ma cząstek, z którymi może się zderzyć i wytracić swoją energię, a przez to i większa jest szansa na to, że ona powróci z powrotem do stanu ciekłego. Więc w pewnym momencie zostanie osiągnięta równowaga, prawda? Tyle samo cząsteczek będzie wyparowywać i skraplać się. I teraz cząsteczki tej wyparowanej cieczy uderzają w powierzchnię cieczy i wywierają pewne ciśnienie. I teraz ciśnienie, przy którym dla danej temperatury jest osiągana właśnie ta równowaga, że tyle samo cząsteczek wyparowuje i skrapla się, nazywane jest ciśnieniem pary nasyconej. I spróbujmy teraz nabrać trochę intuicji i spójrzmy na substancję, która bardzo chce wyparować. To znaczy jej cząsteczki mają wysoką energię kinetyczną. Energia kinetyczna jest wysoka. Czyli innymi słowy temperatura jest wysoka. Powiedzmy, że temperatura blisko temperatury wrzenia. Oprócz tego cząsteczki są związane z słabymi oddziaływaniami. Oraz cząsteczki są lekkie. Tak, ponieważ energia kinetyczna to jest masa razy prędkość do kwadratu przez 2. To w przypadku małej masy duża energia kinetyczna jest osiągana przez wielką prędkość. No i intuicyjnie być może czujesz, że wówczas więcej cząsteczek musi wyparować, żeby zechciały one z powrotem zacząć wracać do stanu ciekłego, żeby chciały się skraplać i w efekcie dla takiej substancji będziemy mieć wysokie ciśnienie pary nasyconej. I o takich substancjach się mówi, że charakteryzują się wysoką lotnością. Z kolei w przypadku odwrotnym, jeśli mamy niską energię kinetyczną cząstek, czyli średnia energia kinetyczna jest niska, więc temperatura jest niska, daleko od temperatury wrzenia. Jeśli w substancji występują silne oddziaływania międzycząsteczkowe oraz cząsteczki są ciężkie, wówczas wystarczy, że mało cząsteczek wyparuje, żeby proces parowania został wyrównany przez proces skraplania, czyli wówczas będziemy mieć niskie ciśnienie pary nasyconej. Teraz spójrzmy na przykłady. I tak na przykład żelazo charakteryzuje się niskim ciśnieniem pary nasyconej, natomiast dwutlenek węgla, który jak być może pamiętasz w warunkach nie tak dalekich od normalnych przechodzi prosto ze stanu stałego w gazowy, jest bardzo lotny, w tym charakteryzuje się wysokim ciśnieniem pary nasyconej. I teraz ciekawa rzecz się dzieje, kiedy ciśnienie pary nasyconej jest równe ciśnieniu atmosferycznemu, no, bo mamy ciśnienie atmosferyczne, ciśnienie wywierane przez te cząsteczki tutaj składające się na atmosferę, i jakieś ciśnienie wywierane przez cząsteczki substancji, która paruje nam ze stanu ciekłego. I zobaczmy, co się dzieje w różnych przypadkach. I teraz spójrzmy na sytuację najpierw, gdy ciśnienie pary nasyconej jest niższe od ciśnienia atmosferycznego. Gdy ciśnienie pary nasyconej jest niższe od ciśnienia atmosferycznego, to wówczas cząsteczki
tutaj tej parującej substancji przebywają gdzieś tutaj w pobliżu powierzchni. Mam na myśli sytuację, kiedy już to ciśnienie pary nasyconej zostanie osiągnięte, czyli tutaj tyle samo cząsteczek paruje i skrapla się. Natomiast jakby tak z góry tutaj na to ciśnie, mówiąc tak potocznie, ciśnie atmosfera. Natomiast w sytuacji, gdy ciśnienie pary nasyconej jest równe ciśnieniu atmosferycznemu, to tutaj mamy cząsteczki atmosfery. Tutaj te cząsteczki substancji, która wyparowała w porównaniu z tą sytuacją, przepychają się jakby tutaj do góry. Natomiast bezpośrednio tutaj nad powierzchnią cieczy tworzy się próżnia i cząsteczki mają właściwie pełną swobodę, by wyparowywać. W ten sposób ciecz zaczyna wrzeć, czyli parować całą objętością. Dobrze, a teraz chciałabym, żebyśmy spojrzeli na jakieś realne dane i najpierw spojrzymy na wykres ciśnienia pary nasyconej w zależności od temperatury dla wody. To jest woda. Ciśnienie jest wyrażone w torach, czyli w milimetrach słupa rtęci. I tutaj dla 100 stopni Celsjusza ciśnienie pary nasyconej wody wynosi... Zaraz, tu trochę krzywo mi się rysuje ta linia, ale okazuje się 760 torów, 760 mm słupa rtęci, czyli to jest jedna atmosfera. A jest to ciśnienie, pod którym woda wrze właśnie w temperaturze 100 stopni. Z takiego wykresu więc możemy odczytywać dane dwóch różnych typów. Po pierwsze możemy zobaczyć, jakie w danej temperaturze jest ciśnienie pary nasyconej, tutaj w tym przypadku wody. To znaczy, jeśli mamy wodę w stanie ciekłym i ta woda swoją powierzchnią paruje, tutaj niektóre cząsteczki uciekają w stan gazowy, to jakie ciśnienie muszą te cząsteczki wywierać, żeby została osiągnięta równowaga między parowaniem i skraplaniem. A drugiego rodzaju wiadomość, którą możemy z tego odczytać, wiedząc, że jeśli ciśnienie pary nasyconej jest równe ciśnieniu atmosferycznemu, to ciecz zaczyna wrzeć, możemy odczytać, jaka pod danym ciśnieniem jest temperatura wrzenia, czyli substancji. Na przykład tutaj jakieś jest takie dosyć niskie ciśnienie, ile to jest, 50 torów, czyli tam jedna, mniej niż jedna dziesiąta, czy może około jednej dziesiątej atmosfery, tak? Tutaj wówczas woda będzie wrzeć w temperaturze, pod takim ciśnieniem woda będzie wrzeć w temperaturze 40 stopni. Dobrze, spójrzmy na kolejny wykres ciśnienia pary nasyconej w zależności od temperatury dla różnych substancji, dla chlorometanu, dla butanu, jeszcze dla kilku innych. Tutaj zauważ, że skala jest, w przypadku ciśnienia skala jest logarytmiczna, to znaczy na odcinku o danej długości na wykresie ciśnienie wzrasta nie o jakąś wielkość, tak jak tutaj na takim odcinku temperatura wzrasta o 10 stopni, tylko ciśnienie się zwielokrotnia, tak? Tutaj na odcinku takiej długości ono rośnie 10-krotnie, tak? Tutaj od 1/10 atmosfery do 1 atmosfery, a następnie na odcinku tej samej długości wzrasta od 1 atmosfery do 10 atmosfer. Po prostu jeśli chce się przedstawić na jednym wykresie dane, które różnią się o wiele rzędów wielkości, po prostu można zamiast wykonywać taki gigantyczny wykres, który zajmuje bardzo, bardzo dużo miejsca i dane są na nim bardzo rozstrzelone, można go tak jak skompresować w taki sposób, że na danym odcinku, że wielkość przedstawiana na osi rośnie nie o ileś, tylko rośnie iluś tam krotnie, na przykład 10-krotnie. Dobrze, i co tutaj widzimy na tym wykresie? Po pierwsze możemy odczytać, właśnie wiedząc, rozumiejąc już dlaczego, jeśli ciśnienie pary nasyconej jest równe ciśnieniu atmosferycznemu, to substancja wrze. Po pierwsze możemy odczytać temperaturę wrzenia różnych substancji pod ciśnieniem normalnym. Tutaj mamy zaznaczone, że pod ciśnieniem jednej atmosfery, na przykład chlorometan, wrze w temperaturze tu około minus 25 stopni Celsjusza, tak? Czyli w warunkach normalnych jest już w stanie gazowym. Z kolei na przykład butan pod ciśnieniem normalnym wrze w temperaturze troszeczkę powyżej 0 stopni, a dla kolejnych różnych substancji są to już jakieś wyższe temperatury, ale jak widzisz, być może wszystkie te wykresy mają bardzo, bardzo podobny kształt, tylko są względem siebie przesunięte, co mówi nam o tym, że fakt, że ciśnienie pary nasyconej rośnie
wraz z temperaturą, o czym mówiliśmy sobie przed chwilą, oraz że temperatura wrzenia rośnie wraz z ciśnieniem, jest no, uniwersalną cechą w zasadzie wszystkich substancji. Temat być może jest trochę trudny, ale mam nadzieję, że mimo to wydał Ci się ciekawy.